W zaległej drugiej kolejce rozgrywek na poziomie Ligi Okręgowej Speccal Łańcut podejmowała zespół Bratek Bratkowice, a więc drużynę, która podobnie jak gospodarze słabo rozpoczęła sezon ligowy. Już na początku spotkania goście mieli okazję do prowadzenia, ale rzut karny świetnie wybronił golkiper biało-niebieskich. Co nie udało się przyjezdnym, wykorzystali gospodarze. W 15 minucie spotkania tym razem rzut karny dla stalowców perfekcyjnie wykorzystuje Arkadiusz Noga. Kwadrans później był już remis. Po składnej akcji przytomne zachowanie w polu karnym Dawida Juchy i mecz zaczynamy od początku. Do przerwy stalowcy jednak schodzili z dwubramkowym prowadzeniem. Bramki Macieja Pernala oraz Szymona Paczochy. Po przerwie piłkarze Stali nie dali szans rywalom, strzelając im kolejne 5 bramek. Rywale odpowiedzieli jedną. Popatrzmy na zdobyte bramki.